Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was dosyć taki trochę zbiór informacji, co się ciekawego wydarzyło w GTA Online, trochę poza GTA Online. Mianowicie na Rockstar Intel pojawił się artykuł, gdzie mamy odniesienie do jeszcze innego artykułu, ale dotyczy oczywiście GTA 5, mianowicie jak inteligentni są gracze, po prostu GTA 5, GTA Online'a. Jednakże oczywiście to badanie, można byłoby powiedzieć, że ono nie może być, raczej nie odzwierciedla faktycznego stanu, bo brało w tym badaniu, uwaga, tylko 1000 osób. No nie oszukujmy się, no ale 1000 osób to nie jest dużo, zwłaszcza, że tam było 20 gier do wyboru. No a jak wiecie, no jedna grupa mogła wybrać, załóżmy, wiecie, 200 osób mogło wybrać, nie wiem, CS-a 2, a nie wiem, 40 osób, Black Myth Wukong i wiecie o co chodzi, nie? Do czego to jakby zmierza, że raczej wątpię, że nie było wszędzie, załóżmy, porówne 50 osób, a nawet 50 osób na jedną grę, no kurde, no nie oszukujmy się, to jest bardzo mało. Czasem w gildiach w jakichś grach MMO grało więcej udział. Mianowicie grupa psychologów z Witch Bingo po prostu zorganizowała dla ludzi test IQ, wiecie, czyli matematyka, tam logika, werbalna komunikacja i tego typu rzeczy. Co ciekawego wyszło? Po pierwsze mamy oczywiście tutaj tabelkę, jak inteligentni są gracze, tylko no, tak jak mówię, no 1000 osób, a 20 gier. No średnio powiedzmy, że wszędzie jest po 50 osób, no ale raczej tak to nie wyglądało, zgaduję. Wyszło, że najinteligentniejszymi graczami są gracze Ligi Legend i posiadają 120.4 IQ. League of Legends jest dosyć skomplikowaną grą, nie będę mówił, że nie. Na drugim miejscu jest Black Myth Wukong 119.8, co też jest oczywiście świetnym wynikiem. Następnie, co mamy, to miejsce numer 3, czyli Baldur's Gate 3. Pasuje idealnie. 117.9, potem mamy CS-a 116.1, Eddering 114.6 i tak po prostu sobie szło. W ogóle Genshin Impact BDW, nie? 106.8. A gdzie jest tutaj GTA 5? Jest aż na 16 miejscu i jest 96.8. Poniżej tylko jest Sea of Thieves 95.7. Potem mamy jeszcze niżej Rocket League, że w ogóle Rocket League tak nisko. BDW serio, żeby ogarnąć ten samochodzik, to trzeba trochę się postarać, tak szczerze. No nie będę mówił, że nie. Naprawdę, żeby ogarnąć sterowanie na samochodziku, trochę trzeba mieć praktyki mimo wszystko. No ale wyszło, że tutaj jest 90.8 i na samym dole są gracze FIFA albo UFC, jak teraz to już sobie nazwało właśnie EA, że zrezygnowali z nazwy FIFA. Jest FC24 albo /FIFA23 i 89.8. Słaby wynik, naprawdę gracze FIFA no, mają bardzo nisko, chociaż to teraz jedni żartowni się mogą powiedzieć, że no skoro co roku kupują tą samą grę, to nic dziwnego. Wiecie, możemy pójść tak dalej i powiedzieć, że my, kurde, jako gracze GTA Online czekamy, kurde, 11 lat na następną część i siedzimy dalej w tym samym. Także, no, to dosyć duże zaskoczenie. No, ale jak mówię, to jest bardzo mała baza tak naprawdę osób, bo 1000 osób to jest tak naprawdę nic. No, jeszcze mówię, na 20 gier, więc powiedziałbym, że te wyniki są pewno bardzo dalekie od prawdy. Następne, co chcę wam opowiedzieć, jest mianowicie na temat nowego właśnie trybu, czyli Landerdorf, czyli walki przetrwania na Landerdorf, mianowicie survival, no, tym nowym właśnie survivalu. Test2 tutaj opublikował, że w ciągu 48 godzin, uwaga, zagrało 900 tysięcy osób. Prawie milion osób zagrało sobie w ten nowy tryb. To jest naprawdę bardzo dużo. No nie będę mówił, że nie. Zwłaszcza, że to nie jest nic takiego wow. Nawet teraz sobie sprawdziłem, jak na obecny stan to wygląda, czyli na godzinę 19.30. Aktualnie są tutaj dane, nie ma później, co godzinę są aktualnie. Na ten moment unikalnych graczy już mamy 1 124 427. I mamy średnio, że ludzie grali w okolicach dwóch razy. Dwa razy średnio ludzie grali. Co też jest coś ciekawe, niżej sam też Test2 powiedział, że właśnie w porównaniu z trybem ATT16 też właśnie są o wiele lepsze statystyki. Nawet teraz jestem ciekaw, nawet wejdę na ten tryb ATT16. Tryb ATT16, uwaga, w tym momencie ma 1 041 583 unikalnych graczy. No i został średnio zagrany 3 miliony razy. Tam 3 miliony 53 tysiące razy, co daje nam regrywalność, że tak powiedzmy, tego trybu na wyniku prawie, że 3. Milion osób zagrało w ten nowy tryb, no a tutaj widzę, że właśnie w ten tryb już zagrało nawet więcej. 48 godzin, a przynajmniej tutaj mierzą ten tryb, bo nie wiem, czy to była rzeczywiście jego premiera, ale 22 lipca, uwaga, lipca, także od lipca ten tryb zagrało naprawdę w porównaniu z tym walką przetrwania właśnie w Norki Acton strasznie niedużo osób.
osób. Tak szczerze to trzeba powiedzieć. Nie patrzyłem, bo to bardzo fajna stronka jest, która właśnie można zobaczyć te statystyki, ale to daje dosyć ciekawy rozstrzał, że ludziom bardziej zainteresowała właśnie nowa kraina, że tak to powiedzmy, niż patrzenie, co tam ciekawego po prostu słychać. Nie wiem, jestem... No, oczywiście kiedyś tam patrzałem, bo byłem bardzo ciekaw, jeżeli chodzi o ilość tam właśnie graczy w innych trybach i bardzo dużo osób, bo tutaj też powiem wam może skalę. Mimo, że to jest duża liczba, to wiecie, jak to wygląda na przykład na flece? Uwaga, fleka. Może zanim do fleki przejdziemy, to jest coś takiego jeszcze jak pierwsza dawka. Może pamiętacie pierwszą dawkę, czyli wiadomo, no wprowadzenie do wytwórni kwasu tak naprawdę. Jak myślicie, ile rozegrało pierwszą misję do tej pory? To jest DLC chyba z 2022, z tego co pamiętam, na grudzień. Na ten moment według tabelki ja tutaj widzę, że mamy unikalnych graczy 12 milionów. No ale wiadomo, tu mamy do odblokowania coś dużego. 12 milionów to 28 795. Co za tym idzie, skoro mamy takie wyniki? Mamy, to jest od samego początku, czyli jeszcze bardzo dosyć duża liczba osób, która no jeszcze nie zagrała, no to trzeba wprost powiedzieć, ale to bardzo dosyć dużo nam pokazuje, wiecie, rozstrzał, że milion to jest w zasadzie bardzo dobry wynik w porównaniu z pierwszą dawką, ale to oczywiście jest jeszcze bardzo daleko, tak jak ja mówię, do właśnie fleki, czyli the fleka job tak zwany. Uwaga, wiecie ile zagrało we flekę? Wam to może aż normalnie głowę rozwalić, ale uwaga, we flekę do godziny 19:30 13 października zagrało unikalnych graczy 98 819 490. To jest przeogromna liczba i to pokazuje, jak dużo osób rzeczywiście weszło do GTA Online, bo nie oszukujmy się, fleka to było jedne z pierwszych DLC do GTA Online. Poza tym idzie, to jest DLC, w którym grało tak naprawdę najwięcej osób ze wszystkiego. Także wiecie, podsumowując, weszło dużo osób, no ale wiadomo, że z Prime'em, że tak to powiedzmy, to jest jeszcze bardzo, bardzo daleka to droga, no nie będę mówił, że nie. Dodatkowo też sam Test 2 opublikował kolejną po prostu tutaj nam rzecz, czyli co pojawi się nowego w następnym tygodniu. I napisał dokładnie tak, że po pierwsze pojawi nam się kolejne tutaj masy. Będziemy mieli codzienne tam, znaczy cotygodniowe wyzwanie, żeby pokonać swojego klona, czyli takiego slashera, i za to otrzymamy 100 tysięcy oraz tam maskę strasznego kota. No i zalogując się dostaniemy brązową maskę strasznego kota. Czyli pojawiają się slashery. Co do właśnie slasherów, też przy okazji chcę też tutaj właśnie powiedzieć, że na temat UFO. Ogólnie co do wątek UFO na temat tego, jak mają się one respić, został usunięty na GTA Forums, gdyż okazało się, że trochę za szybko ja wam pokazałem, jeśli chodzi o te UFOki. Nie pojawiało się to od razu, tak samo też GTA Series też chyba schowali sobie swój film. Mianowicie zmienili ten event i on będzie zaczynał się od 15 października, czyli no od wtorku. Dosyć dziwna szczerze, że to jest dosyć nazwa, no ale od 15 października mają się te UFOki właśnie pokazywać. W sumie tutaj widzicie mapkę i to jest od osoby, która... No do jakiejś, mówię, innej osoby, którą gdzieś tam wypatrzono, mówię, bo nie było tej mapki na GTA Forums. Dlatego, no mówię, tak, że dało mi się to poszukać. Więc UFOki dopiero zaczynają się od 15 października i macie w sumie po kolei, jak one się pojawiają. Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, no to coś więcej na temat UFO, to są te same nagrody, co były rok temu, czy jakieś tam czapeczki, bokserki UFO. Nic specjalnego to nie jest, ale wiecie, jeżeli tego nie zdobyliście, no to możecie sobie zdobyć. No i oczywiście za każde UFO tam jest, nie wiem, chyba bo 15 tysięcy było, czy tam 20, więc zawsze też jakaś dodatkowa kasa może tam wpaść. Tylko to takie specjalne UFO było, pamiętam, że chyba 50 koła do zrobienia. Dodatkowo też jeszcze Rockstar udostępnił linka, jak idzie całej społeczności rozwalanie tych zombiaków. I co ciekawe, żeby tak ja wam mogę to powiedzieć, ja się bardzo zdziwiłem. Znaczy ogólnie, fajnie, że zrobi taką stronkę Rockstar, bo jak sami wiecie, no wcześniej jak były na przykład jakieś wyzwania społeczności, no to ja myślałem, że oni zawsze lecą w ciula i mówią, a żeście zrobili, a tak naprawdę żeście tego nie zrobili. A tutaj mamy rzeczywiście stronkę, która pokazuje nasz rzeczywisty postęp w tym wyzwaniu. I sam Rockstar u siebie właśnie napisał, że jako społeczność ściągnęliśmy tam chyba prawie że 420 milionów zombiaków do wymaganych tam 800 milionów. Za to dostaniemy dwa tam kostiumy. Jeden to jest taki szkieletowy kostium, który w sumie tutaj widzicie na screenie. I taką oczywiście maskę. To jest oczywiście fajny dodatek, że takie coś oczywiście Rockstar nam chce zafundować. W ogóle fajnie mówię, fajny pomysł z tą stronką jest, bo że mówię, że rzeczywiście nie lecą w ciula, tylko naprawdę pokazują to. I w zasadzie mógłbym powiedzieć, że to jest
Tak szczerze wam powiem, że to jest tak naprawdę tyle. Więc event UFO się rozkręca coraz bardziej. Pojawią się tak naprawdę stare rzeczy. Nawet można byłoby zrobić w sumie film o tym, co tak naprawdę się pojawi jeszcze na Halloween. A, jeszcze jeżeli chodzi o nową broń, to z tego, co gdzieś tam się dowiedziałem, będziemy mieli szansę ją zdobyć 31 października dopiero. I chyba tylko 31 października, ale tutaj akurat pewności nie mam. Wiem, że na pewno UFO musi nas porwać. A według tej mapki, akurat nie ma tu zaznaczone na tej mapce, kiedy UFO nas porywa, ale to raczej wiecie, bym obstawiał, że to będzie jakiś 30 albo 31, kiedy jest ta dosłownie taka duża inwazja. Myślę, że dopiero wtedy jest szansa, żeby UFO nas porwało tak naprawdę, no bo ja nie widzę innej możliwości, żeby UFO mogło nas porwać, żebyśmy mogli sobie zdobyć tą broń właśnie nową. Czyli taką pałkę elektryczną, coś jak paralizator. Ale jak już będzie ta pałka, no to oczywiście ja wam nagram filmik od razu, żebyście też sobie mogli ją zdobyć. Także no, to byłoby na tyle i do następnego. Cześć.